Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Modlitwa nie jest bezmyślną recytacją jakichś wyuczonych na pamięć formuł. Modlitwa, jak mawiał święty Jan z Damaszku, jest wznoszeniem duszy do Boga. W modlitwie zatem chodzi o budowanie relacji, głębokich więzi między człowiekiem a Bogiem. Modlitwa nie jest potrzebna Bogu, ale jest potrzebna nam. Jest niezbędna do naszego duchowego rozwoju. Człowiek, który nie karmi się modlitwą, stopniowo obumiera duchowo. Na modlitwie stajemy przed Panem z pustymi rękami, jak żebracy, doświadczający głodu Bożej łaski i pragnący Jego miłosierdzia. Stajemy przed Bogiem, ponieważ wierzymy, że tylko On jest w stanie te nasze pragnienia zaspokoić. Ufamy, że Jemu bardziej niż nawet nam samym zależy na naszym dobru. Modlitwa zatem wyrasta z naszej wiary i ufności względem Boga. Jeśli brakuje mi tych cnót, to moja modlitwa może stać się bełkotem, bezwartościową paplaniną. Modlitwa musi być poprzedzona wiarą. Jezus zachęca nas w dzisiejszej dobrej nowinie, abyśmy w modlitwie nie ustawali, czyli abyśmy na modlitwie mieli mocną wiarę w spełnienie naszej prośby. Bóg jest hojnym dawcą. Czasem jednak okazuje się, że już przy niewielkich trudnościach i niepowodzeniach na modlitwie nasza wiara załamuje się. Dziś podczas tej medytacji postawmy sobie pytanie o stan naszej wiary. Czy wierzę mocno w obecność Boga w moim życiu? Czy ufam Jemu? Czy jestem przekonany, że On pragnie dla mnie dobra, że Jemu naprawdę zależy na mnie? Czy mam wiarę wielkości ziarnka gorczycy, które jest w stanie przenieść góry?